Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Gąbki sobie jedną, przed chwilą wypuściłem te lepsze. Później wypuszczę te gorsze, spędzę je trochę. Tak jest to. Zobaczmy do tych składowych. No tak jest. Właśnie te białe ogony raflaty trzeba do tamtej budy przerzucić. Młody wyszłam. Tam też jest skłody czerwony. Para bocianów. Trzy pary zostaną w tym roku. Rapciate, tak jak mówię, będą w mojej budzie. Lawindry są też tutaj. Młody bocianek. Białogon na pewno, rapciate będą u mnie. Chyba, że nie będą latać, to będą tutaj. Ale i tak czy siak będą latać. Muszą latać. A tutaj zrobiliśmy, o tak, może wejdę, to pokażę. O, tak siodełka zrobiliśmy. O tak. Tutaj jeszcze siodełka może zrobię. O, i tutaj siodełka może zrobię jeszcze tak. Tak do półek wezmę. I będą siedziały. No tak, mi się nawet to podoba, te siodełka, tak jak są. Powoli siedzę na tych siodełkach. Tylko z 3 dni temu to zrobiliśmy. Jak siedzą. Same tutaj są gorsze, białogony, murzyny Budapeszty. Zostaną same murzyny, jasne. Driery też są, tutaj krymki. Dwie pary są. Driery czarne, czerwone, żółte są. Jak tak jak widać. Młode są na obrączkach, stare nie. O, tutaj jest etykieta. Pasiata, o, to jest swoje jajko. Trzeba jajko przełożyć już. Bo rozwalam to jajko. O, taki ładny białogonek jest. To jest kuperka. Takie same powinny być. Tak jak mówię. Trawkę mają otworzoną, żeby sobie wychodziły. Później te wypuszczę. Później te wypuszczę, to będą miały, które pochodzą też. Pochodzą sobie. Na dachu też siedzą. Pochodzą sobie, poganiam trochę ich. Odwójnik jakoś ganiam ich. Te gorsze. Te też wcale tak źle nie chodzą. Ale w tym roku na pewno same gorsze będziemy ganiać. W następnym. Może składowe też. Wiatr jest straszny, może nie straszny, ale wieje. I nie będzie mi jakoś dobrze słychać. O, takie bociany. Naprawdę ładny bocianek jest. Tutaj wyszłam stary. Mówię tak jak to wygląda. Bociany też trzy pary zostaną. Tam jest ładna para bocianów. O, samczyk też ładny. Fajnie się prezentuje, wysoki na nogach. Mówię, same takie lepsze tutaj zostaną. Te gorsze będą w mojej budzie. Będę ganiał, zobaczymy jak to będzie w tym roku. Większość to jest młodych. Powinny latać tak to są same prawie młode. Perłowe siedzą, wyszpance siedzą. No i tak jak mówię, Asia ta też jest sami ze sama. Murzyny też są. I tak jak mówię, wyszpanc młody, ładny wszedł. Rapcie mam trochę spodzielane. Dorosną mu te rapcie. O, tak jak widać tam. Składowe, perłowe, jasne, wszystko takie lepsze. Takie gorsze. Motyle są do koloru. Murzyny są. Wejdę.
Budapeszcie są na znakach, bo je lotowałem. O, przychodziły. Teraz nie wiem, ich jakoś chyba 17. Coś takiego. 17 będą już albo 18. No, coś takiego. No, pisz. Mają ostatnie jajka. Już kółek nie ma, jak widać. Zostały tylko tam, gdzie są młode przeważnie. Albo tam, gdzie białego na przykład mają. Tam są też jajka tu. No, tam też mają. Jajka już mają na wyżej, to nie będę wywalał. A to też jajka wywala już powoli. A no, siedzą sobie. No tak, tu też ich trochę siedzi. Jeszcze zostało 5 par do przerzucenia do mojej budy. I jedna para do przerzucenia do drugiej budy. Tak, widać, to jest wszystko. No. Pociany naprawdę są one. Blewinderki takie. O, młody tutaj jest blewinderek. Mu powinien trochę tak dziubek zejść. Powinien mieć taki jak matka jego. O, taki blewinderek. Fajny, miły jest. Tutaj też jest winderka miła. O, białogony też. Młode. Stary życzyły spółki. Spansy są, wszystko jest, tak jak było. Trochę przerwa była. Ponad półtora tygodnia. A właśnie dni. O, pod siatką nawet siedzą. No, one się powoli uczą wychodzić pod siatkę, bo tak to nie wychodziły. Więc na jakiś czas otworzyłem. A teraz sobie wyjdą pod siatkę. Będziemy zaczynać ganiać. Częściej będę wtedy nagrywał, jak będziemy ganiać. Są chyba 5 zwykłych jest jasnych. 5 zwykłych jest jasnych w tej budzie. Tak samo białowane i wyloty. O, tam jest zwykła na przykład. Tu jest same zwykłe na różowej obramce. To może te też same białogony i wyloty zostaną. Jak będziemy w następnym roku. Albo same białogony nawet. Też ich nie będzie przecież zostawiało. Sporo tego jest. Zobaczmy, jak będą latać. Tyle też mają młodego już. W tym roku wyszły 2 czerwone. Jakoś w tamtym roku wychodziły czerwony i żółty. Nie wiem, co się stało. Takie ja też było takie budzie. Jeszcze takie skład w miarę. Takie ładne jeszcze. Driery też nie sparzyły żółte. Rozparzyły się, była para parzysta i się rozparzyły. Tam jest czarna. Pasiatych jest, nie wiem dokładnie ile. 6 chyba jest. Jak mi się wydaje. 6 młodych powinno być. Bez tego oczywiście. Nie, to tak jak widać. Nic się w sumie nie zmieniło oprócz tego, że ułożyliśmy siodełka, żeby sobie siedziały. Tutaj jeszcze kolejne położę. Tam też, może dzisiaj to nawet zrobię. Koniec lęgów będzie za chwilę u nas. U niektórych już jest koniec lęgów, jak widziałem. No, u nas jeszcze trochę. Ostatnie łudziaki.
No i to tak jak widać, nic się prawie nie pozmieniało, tylko się przedzieliliśmy gołębie. Siodełka postawiliśmy, tutaj nie ma jak siodełek, bo są półki wszędzie. Tam też miałem półki założyć, ale siodełka jednak założyłem. Mi się wydaje, że to lepiej wygląda. Dobra, to na tyle będzie w tym odcinku. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.